Serio? Tak wjeżdżamy w tą środę, moi drodzy. Jeszcze wyciągnąłki Mikitas. A, to jest Mikiego rower, Mikołaj. Ej, nie wolno. No co ty robisz? Mikuś zakłada kask, a Filip ma rower. Proszę bardzo. Dwóch strażaków. No, także zabieramy się za ten dzień. Mam nadzieję, że dzieciaki jakoś będą współpracowały, bo póki co to tak słabo współpracują. Także zostańcie z nami. Jeszcze powiedzcie mi, czy wasze dzieci też jedzą śniadanie godzinę bądź dwie? Bo mój oto tutaj Filipek zażyczył sobie dzisiaj płateczki na śniadanie i je już je godzina. A nie widać, żeby coś zniknęło. Prawda, Filipku? Prawda, mamusiu. A zjesz dzisiaj te płateczki? Tak, mamy. No, czyli jest nadzieja. Udało mi się nagrać na kanał dla was ten makijaż, także wypatrujcie, bo nie wiem, co wleci pierwsze, czy ten vlog, czy makijaż. Lecę teraz, bo Filipek już się nudzi. Patrzcie, co robi. Filipek. Nudzi mi się. Ale Filipek był bardzo grzeczny. Dał mamie nagrać cały makijaż, tak? Filipku. Idziemy dzisiaj do pani Kamili. Nie. A czego? To co? Lody w nagrodę? Tak. Dobra, to my się żegnamy. Idziemy po lody. Bierzemy się za robienie ciasta do pizzy. I ja zawsze robię z tego przepisu... już wam pokazuję. Pizza margarita, proszę bardzo. Zaczynamy. Dzisiaj mam w kuchni małego pomocnika. Mamy już przygotowane ciasto i polane sosem. I proszę bardzo, pomocnik teraz sypie serkiem. No, po całej pizzy. Pięknie. No, dajesz. Chcę jeść. Super. No, jeszcze, nie żałuj. To jeszcze się... sypiemy. Pomóc ci? Sam. No to dawaj. To będzie moja pizza. Dobrze. No, sypiemy. Woda leci do sijaczu. Serek leci do sijaczu. I tak prezentuje się nasza pizza, każdy kawałek z czym innym. Jak tam pomocnik? Fajnie, mamo. Ale nie jemy! Co? Wkładamy do piekarnika teraz. A czego, mamo? Żeby się upiekła. Lubię suchy serek. Jak to cofnąć?
z wami w parku. Filipek niezadowolony, bo nie poszliśmy na plac zabaw. O, patrzcie, jaki to jest. To jest plac zabaw. Hopla. I tak sobie spacerujemy. Prosto. W prawo. No. I pomachaj mi. Super. Witam się z wami w czwartek. Wczoraj ten vlog się urwał. W ogóle był taki dość chaotyczny, ale to przez to, że po prostu wczoraj przytoczyło mnie bycie matką. Po prostu dzieciaki tak wczoraj szalały, że nie było sensu tego nagrywać, bo kto ma dzieci, ten wie, o co chodzi. Dzisiaj taka jeszcze nieogarnięta, bo mam w planach zabrać Filipa na basen i spędzić z nim trochę czasu razem, bo wydaje mi się, że może to też wpływa na niego tak dość negatywnie, że praktycznie w ogóle nie spędzamy czasu sami. Tak więc zobaczymy. Zawsze to jakaś odskocznia od dnia codziennego. No, także ja tu jeszcze trochę ogarniam. Koło 11 Miki pójdzie na drzemkę, a my się będziemy zbierać. Hej, hej, wracam do was po południu. Byliśmy z Filipem na basenie, tak jak wam mówiłam. No i ja się tutaj ogarniam. Miki oczywiście siedzi w łóżeczku i zaraz wam pokażę, co on przez ten czas zrobił. Zawsze się zastanawiałam, czemu matki nie krzyczą, a nagrywają. Teraz już wiem. Patrzcie to. Mikołaj, proszę to zostawić, to po pierwsze. I pokaż, jak ci wy... Widzicie? On nawet nie reaguje na to, co ja mówię. Zobaczcie. Pokaż rączkę. Całe prześcieradło. Całe spodnie. Całe ręce. I patrzcie na to. To normalnie nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. No i co? I co? Ciekawe, jak to będzie komody czyścił. Nie! I teraz pytanie, co zrobić? Czy to rośnie mały makijażysta? Czy po prostu łobuz? Dramat. To. On ma nawet stopy niebieskie! O matko! No i co żeś narobił? Przebieramy się. My już jesteśmy na spacerze. I jak to zwykle bywa, przyszliśmy sobie pooglądać pociągi, bo chłopaki mają teraz mega zajawkę w tym temacie. Pociąg? Mamo, wow! Nie posiada? Nie, to jest towarowy. Ale uważaj na niego. Cześć! Miki? Mikołaj? Hej! Hej! Dobry lodzik, Mikuś? Filip, jak ci lodzik smakuje? Fajnie! Kochani, witam się z wami w piątek. Jest godzina 12:30, a my dzisiaj już zaliczyliśmy rehabilitację, sprzątanie, zakupy, kończymy robić obiad i później będzie chwila czasu takiego, żeby sobie trochę posiedzieć i pochillować. Po południu mamy w planach spacer. Obiecałam Filipowi, że pójdziemy na PKP pooglądać pociągi, więc mam nadzieję, że to też wyjdzie. No, a tymczasem tutaj mój mały pomocnik bawi się samochodami.
No. I właśnie jest plan. Wybrać, co? My już wróciliśmy, po pociągach zahaczyliśmy jeszcze o sklep i o Rossmana. Jest godzina prawie 19, także ten nasz spacer trwał prawie 4 godziny, więc nieźle. No, także pokażę wam, co mi wpadło w ręce w Rossmanie. Pierwsza rzecz to taki peeling do stóp cukrowy tej marki Rossmanowej. Druga rzecz, to Filip sobie wziął coś takiego do barwienia wody, taką sól do kąpieli. Patyczki do uszu. Mój ulubiony płyn micelarny z Garniera. Dawno go nie używałam, ale naprawdę z tych wszystkich drogeryjnych wydaje się być naprawdę bardzo spoko. Z takiej wersji limitowanej cytrynka z jakąś tam trawą. Bardzo ładnie pachnie, taki letni zapach, naprawdę bardzo spoko. Ostatnia rzecz to jest taka odżywka do włosów z Isany. Widziałam, że parę dziewczyn ją polecało. Ona też jest jakaś taka bardziej naturalna. A właśnie fryzjerka zaleciła mi ograniczyć silikony i SLS-y. No, także zobaczymy. No i pudełeczka z Ekszona. Ponieważ po tym, jak Miki wczoraj rozwalił moją paletę, która była praktycznie nieużywana, stwierdziłam, że przenoszę wszystkie te rzeczy tam do siebie, do sypialni w pudełkach. No i muszę to jakoś zorganizować. Czy moja straż pożarna i karetka może być trochę ciszej? Karetka? No. Proszę wyłączyć sygnały. Następny agent? To samo. Halo, Mikołaj. No. Takie niby niewinne. Także tym akcentem będziemy kończyć już tego vloga. Dzień dobry. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pa!